Wybuch w mieszkaniu w Gliwicach. Poszkodowana została jedna osoba. Trafiła do siemianowickiej oparzeniówki. Ewakuowano wszystkich lokatorów. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. Do wybuchu gazu przy ulicy Królowej Bony w Gliwicach doszło po godzinie 8 rano. Doszło do pożaru poszycia dachu. Ten pożar został już opanowany. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju w celu dokładnego sprawdzenia całego obiektu. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 16 zastępów straży pożarnej. Wybuch miał miejsce na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego. Siła eksplozji była tak duża, że doprowadziła do częściowego zawalenia jednej ze ścian w mieszkaniu. W wyniku wybuchu poszkodowany został 39-letni mężczyzna. Pierwsi byli policjanci, nasi dzielnicowi, którzy faktycznie zaspokajali mężczyznę bez ubrania, który miał na sobie ślady oparzenia. Udzielili mu pierwszej pomocy. Chwilę później przyjechała straż pożarna i kontynuowała właśnie pierwszą pomoc. Następnie pogotowie i helikopter, który zabrał tego mężczyznę do szpitala. Na czas pracy służb z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców, około 20 osób. Na razie nie wiadomo, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. To ma ocenić powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Pomoc poszkodowanym zaproponowało też miasto. Zostało ewakuowanych 21 osób. Wstępnie, z tego co żeśmy się tutaj zorientowali na miejscu, na pewno tej pomocy będzie potrzebować jedna rodzina. I to jest pewne, natomiast co do pozostałych, w tej chwili tych rodzin nie ma. Udali się do przyjaciół, do znajomych, czy udali się też do pracy. Tak więc jesteśmy tutaj na miejscu i zbieramy te informacje. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu gazu. To sprawdzi biegły.